Co jest główną niewykorzystaną potrzebą, ale też szansą w większości gabinetów dentystycznych? Powiedziałbym nawet prawie wszystkich. Ta niewykorzystana prawdziwa szansa w większości gabinetów to też najważniejsza przyczyna utraty zębów. Najważniejsza przyczyna dyskomfortu pacjentów. Pacjenci skarżą się, że odczuwają dyskomfort. To jest tego przyczyną. To najważniejsza przyczyna niezadowolenia pacjentów z pracy dentysty, która nie została wykonana do końca prawidłowo. To jest to, co powoduje ich niezadowolenie. To najważniejsza przyczyna bólów w obszarze jamy ustnej i twarzy. Niewątpliwie główna przyczyna tych bólów. To najczęściej nierozpoznany i również niezdiagnozowany problem. I jak Państwo myślą, co to jest? To jest choroba okluzyjna. Czy nie jest to dziwne, że dentyści pracujący na zębach ignorują ich powierzchnie okluzyjne i nie szukają przyczyn ich nieprawidłowych relacji? Choroba okluzyjna występuje pod różnymi postaciami, które spotykamy, i jest to choroba, która powinna być leczona, leczona wcześniej. To nasza szansa. To jest choroba okluzyjna. Silne starcie jest zawsze progresywna. Spotykamy takie zęby. Ale jak do tego dochodzi? Dochodzi do tego, ponieważ pomimo, że pacjenci chodzą do dentysty, to dentysta zazwyczaj nie mówi im, że starli już sobie całe szliwo, że zębina ściera się 7 razy szybciej oraz że jest to naprawdę duży problem. Spotykamy takie przypadki starcia po stronie podniebiennej górnych zębów, które postępuje, aż zrobią się bardzo cienkie. Wyglądają świetnie do ostatniego momentu, gdy są już tak cienkie, że się łamią, ale to powinno być wychwycone znacznie wcześniej. A przy okazji, w większości przypadków takiego starcia błędem byłoby szlifowanie zębów przednich. Ponieważ najczęściej przyczyną tego są przeszkody w odcinku bocznym, które powodują wysuwanie żuchwy w kierunku zębów przednich. Wciąż spotykamy przypadki choroby okluzyjnej: zęby wychylone ze swojej pozycji, niestabilne, przesunięte ze szparami. To właśnie choroba okluzyjna. To nasilona choroba okluzyjna. Jak dochodzi do takiego stanu? Dzieje się tak, ponieważ nie wychwycono problemu na czas. W chorobie okluzyjnej ząb boli z powodu przeciążenia okluzyjnego. To główna przyczyna wrażliwości, a często bólu zębów, którego przyczyna może tkwić w przekrwieniu miazgi lub w stanie zapalnym wiązadeł ozębnej. A bolące lub wrażliwe zęby to forma choroby okluzyjnej. Jeden z jej najczęstszych objawów, jakie obserwujemy. Choroba okluzyjna to też intruzja zębów, do której doszło w wyniku działania dentysty niewłaściwego podniesienia zwarcia. Odcinkowe podniesienie zwarcia zawsze powoduje powstanie stopnia w okluzji i wysuwa zęby z łuku, ponieważ po zwiększeniu wymiaru pionowego okluzji, mięśnie dążą do przywrócenia prawidłowej długości skurczu włókien mięśniowych. I zawsze to zrobią, i gdy podniesie się częściowo zwarcie, to układ będzie dążył do równowagi i dojdzie do elongacji zębów, nie będących w kontakcie z zębami przeciwstawnymi. Tak więc jest to problem, problem spowodowany przez dentystę. Problem ten nie występuje bez działania dentysty, który go powoduje. Niektóre formy dysfunkcji stawu, ich główna postać ZHS to choroba okluzyjna. Jest to okluzja niebędąca w harmonii ze stawami. Choroba okluzyjna ma też związek z abfrakcjami. Pamiętajmy, że są też inne czynniki odpowiedzialne za abfrakcje, o których nie można zapominać. To abrazyjne działanie pasty do zębów. I wiecie Państwo, niektórzy twierdzą, nie, to nie działanie pasty, to wszystko przez okluzję. A inni, to na pewno nie pasta, lub to na pewno nie okluzja. A to jedno i drugie. Uważamy, że to te obydwa czynniki. Gdy widzimy niepruchnicowe zmiany przyszyjkowe, myślimy, że jedno i drugie stanowi potencjalny problem, zarówno abrazyjne szczotkowanie, jak i uraz okluzyjny. Nie można zignorować żadnego z nich. A jaki wpływ ma choroba okluzyjna na przyzębie? Dyskusja na ten temat toczy się od dawna, ale dzisiaj wiemy na pewno, że choroba okluzyjna ma związek z chorobami przy zębia. I wiemy również, że nadmierna ruchomość zębów może powodować tzw. efekt interleukin. Jak to wykazano w dobrych badaniach, włókna zębne i fibroplasty mogą legać przekształceniu w osteoklasty, które następnie niszczą kość wokół zęba. Wiemy też, że choroba okluzyjna nie powoduje kieszonek, a utrata kości tak. Przyczep dziąsłowy może być zachowany, a mimo to może dochodzić do utraty tkanki kostnej. Jeżeli uda się podjąć działania przed połączeniem kieszonki z obszarem ubytku kości, to proces ten może zostać cofnięty. Ubytek wypełni się kością. Obserwowaliśmy regenerację furkacji w sytuacjach, w których przyczep dziąsłowy nie został jeszcze przerwany, gdy do mobilności zębów dochodziło w wyniku urazu okluzyjnego, powodującego utratę kości wokół zębów. Jeżeli dotrzemy tam przed przerwaniem przyczepu, to cały ubytek wypełni się kością. A efekt interleukin prowadzi do rozpadu tkanki kostnej wokół zębów. Są świetne badania dostarczające mocnych dowodów na związki między nieleczonymi problemami okluzji a progresją chorób przy zębia. A co istotnie zmniejsza progresję chorób przy zębia w czasie? Perfekcyjna okluzja.